No to kolejna część Let's Playa Hyrule Warriors. W poprzednim odcinku graliśmy jako Linkle, to teraz pogramy jako nie Linkle. To koleżanka Lana. The leader of the resistance in Farron Woods was a young sorceress named Lana. She was of the same clan as Sia, who had summoned the monsters to Hyrule. Lana had been fighting Sia's army since it arrived. Sia now sought to complete the Triforce and use it to conquer Hyrule. Link and Impa decided to join forces with Lana to prevent further tragedy. Although the monsters of Farron Woods had been defeated, Sia still controlled most of Hyrule. Every day, more creatures appeared and swarmed the land. Link and Impa fought on against the darkness, sorely missing Zelda's leadership. Only one solution remained: stem the tide of monsters by closing the Gate of Souls. The heroes headed to the Valley of Seers to put an end to the bloodshed. Za każdym razem będę mówił, że muzyczka, która gra podczas narracji, momentów fabularnych, to pochodzi z Twilight Princess. Jest to gra wtedy, kiedy cień bohatera uczy Linka nowych umiejętności i że jest to fantastyczna muzyka. Bo tak. W każdym razie, no, to już jest troszkę poważniej. Bardzo mi się podobają te tereny, tam na przykład tutaj jakaś łapska kamienna i będzie teren, gdzie jest wielki miecz wbity, niczym The Last Remnant. Zaraz się dowiedzieliśmy się też, że Lana ma to coś wspólnego z Sią. Bardziej Sia. A to nie tę mamy. Nie tę mamy twierdzę zdobyć, ale. Bardzo ładnie. W sumie niby można się przełączać na innych wojowników, ale no, jak mamy grać Laną, to grajmy Laną. Właśnie tutaj. No, Bimos znamy, no, z wielu Zeld. Gestorben. Dark Knight, no, design style like princess. Skrzynka. Bardzo ładnie. Rzadka broń to jest. Bronie. Każda broń ma trzy rodzaje. Czy stage, że tak powiem. Życie roślinne, troszkę dziwne tu jest. Volga! Volga tu szaleje. Z jednej strony Lana dość mobilna osoba. A, tylko no,
Może też jest tak, że nie potrafię wykorzystywać jej umiejętności. Co daje się łapać na te jego ataki. Dobra, pat. No musimy zrobić drugą tę twierdzę. Lana ma też kilka interesujących broni naprawdę. Deku Stig i przede wszystkim Summoner's Gate, dzięki której przyzywa można przyzywać stwory na pole bitwy różne. To jest dość ciekawa broń, której nigdy nie opanowałem. A tutaj musimy iść, jednak dobrze szedłem. Nawiązaniem do tego ideolog japońskich, szczególnie to właśnie dzięki Summoner's Gate widoczne, po prostu tańczy na polu bitwy, wywołuje. Przywołuje różne stwory. Tylko nie pamiętam, czy to się zyskuje wyłącznie w trybie tę broń. Wyłącznie w trybie przygody, czy również w wątku głównym można będzie to pokazać, zrobić. No. Niestety dzikie krzewy. A i przegapię. Złe siły zmierzają ku nam. Inżynier is credit to team, trzeba tutaj inżyniera bronić. Ale się udało misję poboczną wykonać, bardzo ładnie. Sam się dziwię. Wydaje mi się, że misje poboczne mają na celu przekonanie gracza, żeby przełączał się między postaciami. Ja jestem nieprzyzwyczajony do tego. Dlatego rzadko to robię.
Przyjemnie się walczy, ale to nie o to w tej chwili nam chodzi. Zaletą wykonywania ataków specjalnych właśnie tych finisherów jest to, że również pojedyncze jednostki wroga mogą odnieść poważne kuku. Gdzie ten pajac jest? Tutaj gdzieś. Tak samo jak my możemy zdobywać bazy wroga, tak samo oni mogą zdobywać nasze tutaj, na przykład wskaźnik tej konkretnej naszej twierdzy zszedł poniżej. Aha, bo to można tworzyć sobie te bariery. No i co, gdzie ten inżynier cały? Jakoś tam dotarł sam. Znowu? Co? Koleżanka Sia coś tam niedobrego zamierza. Tymczasem nasze, no, tu padają. No dobrze. Może pozwolimy, będzie zabawniej, pozwolimy. Gdzie my jesteśmy? Niestety nie wiem, gdzie jest ten sam numer. Może lepiej byśmy ich tu szybko jest ustawimy sam. Brawo dla Sika. Bardzo ładnie, idziemy dalej. O, jest ten samolot, tu się kryje, proszę bardzo. Masz. Krótka seria powinna mu dać do myślenia. Bardzo ładnie. Jeszcze wszystkie potwory z tentaklami.
Tego byśmy nie chcieli. Łucznicy! Oj, nie lubimy ich. Dlaczego? Ponieważ są misje w trybie przygody, gdzie wszystko jest na hita. Zarówno my, jak i wrogowie. Łucznicy mogą się zdjąć z daleka. Jeszcze raz zamknęli. I kolejna skrzynka idzie dobrze. Bumerang, właśnie kolejny przedmiot znany z wielu Zeld. Dzięki bumerangowi możemy niszczyć te całe cuda. Przez cuda mam na myśli te całe vines, te roślinki. Proszę bardzo. Wszystko było takie proste. Tu zamknięte. Tylko my się tu bawimy, a tu nam mają rape party z naszą bazą, do której trzeba wrócić. A nie, tu już wszystko jest ok. Impa, co tak słabo? No, bardzo się rozczarowałem. To inna sprawa, że te dziady są obudzimy dosyć. Nie ma śmiecia. Trzeba te lizalfosy naklepać, bo to jest jeden z celi, główny cel, bez niego się nie otworzy. Wow. Nie otworzy się brama prowadząca do finału. Hehe. Dość mocno podkarmione te lizalfosy, muszę przyznać. Zdychaj. Siadło. Koleżanka Sia coś...
właśnie. To ja rozumiem, no. Nintendo, prosimy częściej. Ja zmieniam kapelusz na inny. Niestety, to jest kolejny super boss. Manhandle. Przez drugi... Próbujemy pokonać Manhandla jako sik. Manhandla jest uciążliwa. To jest trudny stwór. I wygląda dość groźnie. O cholerka, trzeba ją teraz jak najszybciej pokonać, bo teraz jej ataki z daleka. Właśnie ten atak nasionami. Sporo. O, tego nie wiedziałem, bo no tego nie było wcześniej. No, ja tradycyjnie znowu jestem przyzwyczajony do klepania superbossów w pojedynkę tutaj, jeżeli mamy. Trzeba bardzo uważać. Niestety miałem pecha się wklepać na dwa jej ataki. Tymi nasionami. Dodatkowo właśnie, to jest kolejna uciążliwa rzecz. Tu jesteś, Mendo. Ja jestem. A lepiej to zwalczyć ogniem. Muzyka to oczywiście, jak ktoś jakimś cudem nie wie. Dynamiczna wersja. Bossa z muzyki walki z bossem z Ocarina of Time. Dobra, Manhandla wróciła na miejsce.
Już jesteś, Mendo. Jak mi ktoś podpowiedzie, ta manhandla się ukryła. Dobra, mamy się. O, Link też tam jest, to może my dostaniemy te bonusy, o których pisała. Jest. Dobra. Źle to strasznie rozegrałem, ale... Dobra, może teraz się uda wykonać atak. Niestety nawet atak magii się nie przebija przez obronę manhandli, dlatego spróbujemy klepnąć naprawdę tym, co mamy. No, straszna menda, która jeszcze żyje. No, został jej ułamek, dosłownie ułamek HP. Tylko co tam Sia wyczarowała nam? Sigma Fragment Triforce, co tu może być? No, tradycyjnie zarówno Triforce należące do Linka, jak i do Zeldy zostało spadzione. A Fragment Triforce Mocy musiał pochodzić od Ganondorfa. Ha ha ha!
niespodziewanie dla wszystkich przyzwany. Został atak na Nagasaki i Hiroshima. Proszę bardzo. Death Mountain z Ukrainy. Elden Bridge in Twilight Princess. No, koleżanka Ostrona mieszała z czasoprzestrzenią. Tempo. Pałac Twilight. Świątynia ze Skyward Sword. I bokobliny ze Skyward Sword. Starposy ze Skyward Sword. Zapieczętowane kawałki czegoś, co powinno zostać zapieczętowane z różnych fragmentów. Uderzyły w obfitą pierś Si. Ostatni kawałek uwięziony w Master Swordzie. No, podobnie jak Bowser, również Ganondorf ma jakieś zapędy do bycia w żeńskich ciałach. Triforce of power. From Link, she stole the Triforce of courage. The Triforce of wisdom was the birthright of the royal family of Hyrule. Yet she bore it. Triforce wiedzy należy do Zeldy, ale posiadał ją Sheik. Co tu jest? She used its incredible power to bend time and space and open. Sia zakrzywiła czas i przestrzeń. Pojawiły się portale do trzech różnych epok. Brama dusz została otwarta do tych trzech różnych światów i przeszły przez nią potwory. I fragmenty złego ducha zostały wzięte z tych epok. No, musimy tam podróżować do tych światów i zamknąć bramy. Sia had inflicted on their land. With time growing short, Link and his allies split up to handle. Ekipa dzieli się, aby naraz wkroczyć do wszystkich trzech. Do wszystkich trzech światów, żeby je zamknąć. Z polskiego na nasze jest to tylko i wyłącznie pretekst, by pokazać fragmenty wszelkich różnych Zeld, co mnie osobiście bardzo cieszy. No i tutaj dla Lany nowa broń. Włócznia Deku. Właśnie, i teraz mamy do wyboru wkroczyć do Death Mountain z Okaryny Czasu, tutaj no, do świata Twilight Princess, Most Eldin, czy do Skyloft ze Skyward Sword. W kolejnym odcinku po prostu będziemy po kolei przechodzić te wszystkie drogi. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Let's Playa Hyrule Warriors.